Witam delegacje poszczególnych szkół na 15 już rajdzie śladami powstańców styczniowych. Celem tego rajdu jest przybliżenie historii, historycznych miejsc związanych z powstaniem styczniowym oraz podziwianie piękna przyrody tutaj naszego nadleśnictwa. I rozpoczynamy rajd od tego pomnika, tego miejsca związanego z powstaniem styczniowym. Tutaj przed 160 laty na terenie obecnego szpitala byli skoszarowani żołnierze rosyjscy. Natomiast powstańcom zawsze brakowało broni i celem takiego ataku nocnego z 4 na 5 maja 1863 roku było zdobycie broni od Rosjan. I tutaj mamy nazwiska bohaterów powstania styczniowego. Między innymi jest tutaj Karol Krysiński, patron szkoły, w której pracuję, która jest organizatorem tegoż rajdu. Karol Krysiński postanowił właśnie zaatakować w nocy z 4 na 5 maja te koszary, ale że w powstaniu tak bywa, że powstańcze oddziały były w miarę małe i żeby jakąś akcję podjąć większą, więc te oddziały się jednoczyły na czas akcji, a później znowu się rozpraszały. I tym razem Karol Krysiński czeka na oddziały z Białej Podlaskiej pod dowództwem Aleksandra Czarnieckiego-Bończy i Kazimierza Bogusławskiego. Czeka i to się przeciąga, bo to jednak pieszo przybywają te oddziały. Uważał, że zaskoczy Rosjan w nocy, ale jakiś może kichnięcie, może przeładowanie broni, może ktoś po prostu głośniej się odezwał. W każdym razie Rosjanie zostali obudzeni, wywiązała się walka. No łatwiej jest się bronić, szczególnie z zabudowań. Padły strzały i ofiary były po obu stronach. Mówi się, że zginęło 6 powstańców. Powstańców, 4 Rosjan, rannych było również po kilku z każdej strony. No i co się dzieje dalej? No nieudany atak, nie ma sensu dalej prowadzić tej walki nierównej, no bo przecież Rosjanie są uzbrojeni o wiele lepiej. I Karol Krysiński ze swoim oddziałem wyrusza w stronę Radzynia, natomiast te dwa oddziały powstańcze idą na odpoczynek. Pamiętajcie, że to jest noc, może 12, może 1. Idą na odpoczynek do lasu, no bo tam czują się najpewniej, najbezpieczniej. Co było dalej, opowiem podczas następnych przystanków. Drodzy uczniowie, witam serdecznie w imieniu Społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Karola Krysińskiego w Rudnikach na 15 rajdzie rowerowym śladami powstańców styczniowych. Pragnę powitać niezwykle ciepło uczestników tegorocznej odsłony rajdu. Cieszę się, że jest z nami młodzież Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Tłuszczu wraz z dyrektor szkoły panią Elżbietą Demczuk oraz kadrą nauczycielską. Witamy serdecznie. Witam
Witam uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Misiach wraz z nauczycielami. Witamy panią dyrektor Ewę Jowik. Są również z nami przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Halasach i to jest ich debiut w naszym rajdzie, dlatego przywitajmy ich gromkimi brawami. Jak nigdy nie zawiodła nas również Publiczna Szkoła Podstawowa imienia świętego Jana Pawła II w Tuliłowie. Witamy! Cieszymy się, że włączyła się w naszą inicjatywę Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy. Niezmiernie miło nam też powitać zaprzyjaźnioną szkołę podstawową imienia księdza Jana Twardowskiego w Dołdze, którzy dołączą do nas na trasie rajdu. Ale witamy serdecznie. Na szlaku powstańców styczniowych spotkała się również młodzież oraz kadra pedagogiczna zespołu placówek oświatowych numer 1, numer 2 oraz 3 w Międzyrzecu Podlaskim. Witamy was gorąco. Witam naszych przyjaciół z Nadleśnictwa Międzyrzec, a tym samym współorganizatorów dzisiejszej uroczystości. Witam również strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Stołpno w Międzyrzecu Podlaskim, którzy jak co roku zapewnią bezpieczny, sprawny przejazd oraz zaplecze techniczne. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pragnę powitać panią Grażynę Puszkarską, przewodniczącą organizacji międzyzakładowej Solidarność Region Mazowsze, pracowników oświaty numer 3014. Cieszymy się, że towarzyszy nam pani w rajdzie już od kilkunastu lat. Witamy serdecznie. Dziękuję, że zaproszenie na dzisiejszy rajd przyjęła pani Urszula Chmiel, pielęgniarka Ośrodka Zdrowia w Rogoźnicy, która wszystkim potrzebującym zapewni dzisiaj wsparcie medyczne. Dziękujemy pani Urszulo. I na zakończenie, ale równie gorąco, witam moich uczniów podstawowej szkoły w Rudnikach, moją kadrę pedagogiczną oraz Radę Rodziców. Cieszę się również, że są z nami zaprzyjaźnione media. Dziękuję ślicznie. Szanowni Państwo, rajd śladami powstańców styczniowych ma już wieloletnią historię i na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń szkolnych, gminnych, ale chyba również już i miejskich. Dziękuję serdecznie panu Krzysztofowi Adamowiczowi, wójtowi gminy Międzyrzec Podlaski, który dzisiejsze wydarzenie objął patronatem honorowym. Rajd tradycyjnie odbywa się we współorganizacji z Nadleśnictwem Międzyrzec. Celem rajdu jest kształtowanie postaw patriotyzmu, rozbudzania zainteresowania historią naszego regionu, poznania miejsc związanych z powstaniem styczniowym, a w tym roku, pamiętajmy, przypada 160. rocznica jego wybuchu. Dzisiaj wspominamy również patrona naszej szkoły, Karola Krysińskiego, jako jednego z najdłużej walczących dowódców powstania. Niezmiennie od początku celem rajdu pozostaje również popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, a także poznawania walorów kulturowych, przyrodniczych Nadleśnictwa Międzyrzec. Wydarzenie ma charakter otwarty i z wielką dumą stwierdzamy, że z roku na rok rośnie liczba jego zwolenników, co nas niezmiernie cieszy. I proszę Państwa, dzisiaj chyba pobiliśmy rekord, bowiem mamy zgłoszonych około 150 uczestników tegorocznego rajdu. Wielkie dla nas brawa.